kochani, witajcie w nowym vlogasku. Czekajcie, bo właśnie słuchałam muzy. A! Witajcie w nowym vlogasku, moje robaczki. Co tam u was? Jak tam u was? Już co? Święta, święta i... Każdy to zna. Ja się do was przychodzę dzisiaj odzywać. Dziś mam jedyny wolny w tym tygodniu dzień. Pracuję codziennie, w przyszłym tygodniu też pracuję codziennie, więc będzie bardzo mało czasu, ale damy radę, słuchajcie, damy radę. Kto jak nie my? Kto jak nie my? My, kobietki, jesteśmy jakby to powiedzieć, najsilniejsze. Dajemy radę z wszystkim, nie poddajemy się i zawsze wychodzimy na tym na dobre. Chciałam wam powiedzieć, że dziś mamy, co mamy dziś? Dziś mamy środę. Jezu, co ja zrobiłam screenshota. Dziś mamy, słuchajcie, środę. Tak. Już. Ja byłam w pracy wczoraj na rano. Dziś mam wolne. Jutro idę na rano, pojutrze idę na rano. W sobotę idę na imprezkę grać w kręgle. Także będą cyrki. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ten tydzień taki dość, wiecie, ruchliwy. Przyszły tydzień też będzie ruchliwy, bo pracuję codziennie. Kogo nosi. No, także taki to będzie dzioneczek. Kochani, z góry zapraszam was na mojego Instagrama. EdytaEdi31. Taka mała reklama, muszę sobie robić reklamę, bo wiem, że niektórzy mają Instagramy, zapominają potem, wiecie, wchodzić i obserwować Edytkę, a Edytka dzisiaj na przykład pokazała na Instagramie, jak będzie zakładać nowe rzęski i to były moje te, dałam wam relacje przed i po, jak, że będę zakładać, później wam pokazałam, jak założyłam. No, ja robię zawsze relacje, słuchajcie, na Instagramie, także proszę, zaobserwujcie Edytkę, Edytka będzie bardzo szczęśliwa. Proszę, wejdźcie do Dytki. Załóżcie Instagrama i wejdźcie do Dytki na Instagrama. No, i co? Teraz w ogóle taka trochę nudnawy miałam początek tego dnia, ale z tego względu, że wstałam, poszłam zrobić kawkę. Po kawce sobie właśnie poszłam umyć głowę. Nie, poczekajcie. Po kawce miałam telefony, po telefonach poszłam właśnie się wziąć za robotę, mówię, muszę ogarnąć chałupę. No i zrobiłam pranie, wstawiłam, w kuchni miałam taki sajgon, wszystko po prostu, miski, talerze, wszystko od tych świąt jeszcze nawet niektóre. Bo wiecie, wyjadałam, bo było jednak za dużo wszystkiego i wyjadałam. Słuchajcie, ja zrobiłam sernik na święta, bez cukru. Na samym twarogu, bez żadnych mąk i tak dalej, na samych jajkach i masełku. Także dość dietetyczny, że lepsze to jak, wiecie, normalne ciasta z cukrem i tak dalej. Był, naprawdę było czuć, że nie ma tego cukru. Jest różnica, dałam ten ksylitol i dałam też mniej niż w przepisie pisało, mimo że to nie ma kalorii, nie chciałam tego sypać, bo to chemia, wiadomo. Było czuć, że jednak jest mało cukru, ale wam powiem szczerze, nad biedę, jest ok. Moja mama twierdziła, że bardzo czuć różnicę z normalnymi przepisami i z tym, że właśnie jest jednak cukier, a go nie ma, ale cieszyła się, że tak było, bo powiem wam, i szybciej jakoś się trawiło, nie czułyśmy się obżarte w ogóle. Te święta były naprawdę, powiem wam, dietetyczne. Ja na śniadanie też dużo nie zjadłam. Jedną kiełbaskę, jedno jajeczko i jedną kanapkę, to nie było dużo. Troszkę może żołądek też mi się skurczył i tak dalej. Nie szło jakoś dużo jeść i powiedziałyśmy sobie, że to było za dużo na nas dwie. Dlatego wyjadałam to, słuchajcie, jeszcze do dzisiaj, bo miałam jeszcze kurczaka i to dzisiaj jeszcze wyjadłam, gdzie już tak nie smakowało mi, bo codziennie to samo odgrzewane, to takie, wiecie, dupne, bo z niedzieli, nie? I dzisiaj już to wyrzuciłam, te mięso, bo już takie było, wiecie, nieświeże. Trochę sałatki też już wyrzuciłam, bo mi zostało jeszcze dużo, ale ja nie lubię, jak już jest czwarty dzień, trzeci dzień, to już jest dla mnie takie nieświeże, to wyrzucam. Także sporo jedzenia jednak zostało, ale to nic. Pojadłyśmy na tyle, ile mogłyśmy i fajnie, bo nie czuję się w ogóle przez te święta obżarta, nie czuję się jakaś, wiecie, pełna, bla, bla, bla. Także super. Co jeszcze mam nowego?
Kupiłam sobie, słuchajcie, przyszło mi zamówienie z Shein'a, taką fajną bluzę, jak gazeta wygląda, i na Instagramie dawałam Wam zdjęcia, dwa w tej koszuli, bardzo fajna, i chyba sobie taką samą zamówię, czarną. I zamówiłam sobie teraz 3 dni temu, czy 2 dni temu, już nie wiem, czy 4 dni temu, jakoś chyba krótko przed świętami, płaszcz. Jezu, jak ten płaszcz przyjdzie, nie? Piękny płaszcz w takim kolorze różu. Ale po prostu, aż nie mogę doczekać. Ale to potrwa, bo wiecie, z Shein rzeczy chodzą nieraz 10 dni, nieraz nawet 2-3 tygodnie, w zależności gdzie te paczki są. Bo jak z Chin idzie, to naprawdę długo. Ale to nic, zamówiłam i nie mogę się doczekać tego płaszczu. I zamówiłam sobie tą koszulę czarną właśnie. Czy ją zamówię, czy ją zamówiłam już? Chyba już ją zamówiłam. No i te kolczyki z Shein też mam. Słuchajcie, za euro, nie? A tak fajnie się noszą. W ogóle uszy mnie nie szczypią. Zarąbiście wyglądają, takie wiszące paseczki. Pięknie. Kogo nosi? Ja wiem kogo. Ajo. I no. I takie piękne skrzydła mam na ściany, które się świecą, ale to pokażę Wam później wieczorem, bo teraz jasno nie będzie widać. Koło telewizora są. Czekajcie, Wam pokażę. Widzicie, tam na ścianie są, wiszą. I one się świecą, te skrzydełka. Ładnie to wygląda. Myślałam, że one są większe i chciałam je dać tu na ścianę. Takie dwa duże skrzydła świecące, ale to są niestety dużo mniejsze przyszły. Ale za tą cenę myślałam, że one będą większe, bo nie było to tanie. I dzisiaj tak sobie siedzę i tak planuję, że chciałabym sobie zawiesić moje lampeczki od sufitu do dołu, te takie długie, wiecie, co wiszą na tych kijkach, no wiecie o co chodzi, na tych żyłkach. One są od sufitu do ziemi, nie? Ja kiedyś chciałam zawiesić, ale nigdzie nie ma tych, wiecie, haczyków i nie wiem jak je przywiesić. Chciałabym kupić te haczyki na zazdroski do okien, te takie białe, co się przykleja na klej, i do ściany bym je musiała przypiąć. I wtedy bym mogła zawiesić te moje właśnie lampeczki. Ale nigdzie nie ma tych haczyków. Nie wiem już gdzie patrzeć. Powiedziałam mamie, żeby zobaczyła w Woolworthie, bo ona mieszka w centrum, w tam w mieście w Niemczech, i tam jest Woolworth, i w Woolworthie takie są. No ale nie wiem, kiedy się z mamą zobaczę, więc tego tak szybko nie zrobię. Cześć! Dzień dobry! Piękna pani! Jesteś dziś marudna? Jesteś dziś marudna? Zobacz, jakie sobie zrobiłam neony. Neony zrobiłam. Przedwczoraj chyba, czy w sobotę. No i tak chodzę do pracy i super, nic mi się nie, wiecie, nie denerwuje, bo patrzcie, jakie króciutkie. Jak moje. Patrzcie ją, patrzcie ją. Patrzcie ją. Co mi ciągle piszą? Ja cię, ej. Kto to ciągle pisze? O. Wszyscy już się odezwali, kto mógł. Już 4 osoby, słuchajcie, niezłe jaja, nie? No, także tak. Teraz będę kończyć, matko, 8 minut wstępu. To jest niepoważne. 8 minut? Na dzień dobry? Kończę, widzimy się później. Muszę Wam wieczorem pokazać te skrzydełka. Także do później. Kocham Was. Kleuśka też Was kocha. Buźki. Buźki, Kleuśki. Buźki! Patrzcie ją. Zrobimy taką emotkę. No chodź tu. Więc kochani, właśnie przyszedł czas, by sobie coś ugotować. Przyszedł, kochani, czas na to, żeby sobie zjeść coś. I sobie właśnie robię, słuchajcie, miałam frytki, już czwarty raz dzielę tą paczkę frytek, więc dałam sobie do piekarnika tam frytki. Zobaczymy, jak długo to potrwa, bo to jakieś 20 minut. Włączyłam sobie też już wodę i mam kalafior. Zrobię sobie chyba zupę kalafiorową. Zblenduję to wszystko. Albo po prostu zjem tak o kalafiora, bo też lubię. I do tego właśnie te frytki, ten kalafior. I mam jeszcze białą kiełbaskę z świąt, która zostanie zjedzona. To ją usmażę sobie na patelni.
z cebulką. I to będzie dzisiejszy mój obiad, o kolacja, bo na śniadanie mam owoce z puddingiem moim proteinowym, także super. I jutro koniecznie muszę iść na zakupy i jutro właśnie muszę kupić znowu jakieś warzywka, żeby zamrozić, bo dobrze mieć właśnie zamrożone jakieś fajne warzywa, bo później jak przychodzi taki dzień, że coś się chce upichcić, a nie ma się co, to się przynajmniej, słuchajcie, wyciągnie z zamrażalki i upichci się to, co jest. I tyle. Także właśnie sobie wstawiłam. Niech się to tam już pomalutku robi. Tak za 10 minut sobie zrobię jeszcze tą kiełbaskę na cebulce fajnie i to będzie dzisiejsze moje jedzonko. Także super. No i to wyjadłam, mam lodówkę w miarę pustą, mam tylko truskawki, jagody, 2-3 paczki szynek, które nie otwierałam, co kupiłam w piątek chyba, czy w czwartek na zakupach na cały tydzień, to ich w ogóle nie otwierałam, to mam szynki, nie będę kupować ani sera, bo mam cały, tylko wesnę kupię warzywa, kupię na pewno sałatę, bo też teraz chciałam sobie zrobić sałatę i nie mam sałaty, bo wczoraj zjadłam. Wczoraj zjadłam sałatę z czym? A wczoraj zrobiłam sobie ziemniaka, pire sobie zrobiłam, sałatę i właśnie tego kurczaka z przedwczoraj, co miałam, to dojadałam to, no. Tak. I ten, a dzisiaj mam warzywka, będę mieć kalafior i tą kiełbaskę sobie zrobię na cebulce. Także taki fajny obiadek będzie dzisiaj. I to wszystko przynajmniej powyjadam. Będzie już gotowe. Nie mam też już pieczywa. Muszę jutro kupić właśnie pieczywo. Ja tak mało ogólnie kupuję, ale powiem Wam, ostatnio kupiłam ten chleb. Właśnie ten sam, co teraz jem, bo ja tylko jem ten ziarnisty z tymi ziarnami. Ja wyciągam z szafki. Myślałam, że to jest ten nowy. Się okazało, że to był jakiś starszy cały, już spleśniały. Tak szybko się zepsuł. No, dlatego ja pieczywa to ja też dużo nie jem. Właśnie dlatego mi się szybko psuje. Także dobrze, że są te małe chleby, bo ja zawsze kupuję ten mały, bo ja wiem, że ja bym połowę to cały czas wyrzucała, bo to wszystko potem pleśnieje. No ale to dobrze, fajnie, dobrze jest, słuchajcie, dobrze jest. Im mniej jeść pieczywa, tym lepiej. Także idę sobie dalej tutaj czekać, aż mi się to wszystko porobi. Pranko poskładam, bo właśnie słyszę, że już nie działa suszarka, więc już się wysuszyło. Zrobię sobie za chwilkę tą kiełbaskę z cebulką, zjem i już będzie wieczór, później szykować ciuszki i tak dalej, i kąpiel, i do spania, bo o 4:00 pobudka. Ale jutro jest na rano, także też po południe będę mieć czas. Na pewno sobie zakupy zrobię, to Wam nagram też hola, postaram się jutro vlogować, także fajnie. Dobra, idę sobie dalej pichcić. Oglądam Madzie na YouTubach i jem. Mam kalafior, marchewkę i tą kiełbaskę, ale tej kiełbaski jakoś nie chce mi się jeść. Czekajcie, muszę ściszyć. Nie chce mi się jakoś tej kiełbaski jeść. Jakoś te warzywa bardziej mnie, że tak powiem, pociągają. Ale tak jak widzicie, mam kalafiorka, marcheweczkę i tak sobie zajadam i oglądam właśnie Madzie na YouTubach. Kleo biega po toaletce. Tak czy siak, Madziu pozdrawiam. Jeśli mnie oglądasz, bziaczki dla Ciebie. Otrzymujesz mi towarzystwa przy obiadku. Telefon również. Cały czas tu pika. To jest norma u mnie. Słuchajcie, ja jestem chyba uzależniona od telefonu. Muszę coś z tym zrobić. Albo pójść na jakiś odwyk. Bo u mnie jest telefon 24 na dobę. Masakra. Muszę coś z tym zrobić. Ale w sumie z drugiej strony to chyba tak każdy ma, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się bynajmniej wydaje. No? Dobra, idę jeść. Wam życzę smacznego, jeśli jecie obiadek. I co? Do później. Kochani, ja już jestem po kąpieli i idę spać, bo już mamy po 10:00. Chciałam Wam tylko moje... Patrz to. Jakie disco, nie? Patrz ta moje... moja anioły. Jolece. Jofrunę. Ale popatrzcie, jak ładnie, nie? Fajnie to wygląda z daleka, przy telewizorkach się świeci naprawdę ładnie. No, dobranoc. Żegnamy się, wiecie, kochani? Dobranoc, moja śliczność. Dobranoc. Siwar już tam śpi na swoim miejscu. To jest Siwara miejsce, słuchajcie. On tam cały czas śpi, zawsze tam śpi.
Ja też już muszę niestety iść, co bym jeszcze posiedziała, bo naprawdę jestem dość fit. Nie chce mi się spać, ale muszę, no bo o 4:00 dzwoni budzik, a jutro będę vlogować. Także tak. Widzimy się jutro, zobaczymy, co jutro dzień przyniesie. Gasimy te skrzydła. I tak. I jutro się widzimy w nowym vlogasku, kochani. Jutro poodpowiadam na pewno na jakieś komentarze, bo wiem, że tam było parę. Także tak. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanko i do jutra. Buziaczki dla Was. Pa, pa!